Od 2,5 roku biegniemy razem w rytmie Wrocławia. Słuchając Państwa potrzeb i myśląc o naszym mieście, kompleksowo inwestujemy w jego chodniki, ścieżki rowerowe, torowiska i drogi. Nie zapominamy o żłobkach, przedszkolach i szkołach. Zadbaliśmy o wrocławskie podwórka. Komunikacja miejska rozwija swój tabor. Zwiększamy nasadzenia terenów zielonych, inwestujemy w kulturę, dbamy o seniorów. Walczymy o poprawę jakości powietrza. Nie oszczędzamy na bezpieczeństwie Wrocławia. Budżet inwestycyjny naszego miasta jest dzisiaj najwyższy w historii. Przede wszystkim jednak wsłuchujemy się sobie nawzajem. Chcemy, aby Wrocław był silny tym, czym zawsze. Optymizmem oraz mądrością swoich mieszkańców i miłością do miasta. 2,5 roku temu powierzyliście mi Państwo szczególną troskę o Wrocław. Te 2,5 roku to był trudny, choć piękny czas. Z radością myślę o Oldze Tokarczuk i jej literackiej Nagrodzie Nobla. Z uśmiechem o naszym mieście ogłoszonym Europejską Stolicą Literatury. Z troską patrzę na sytuację Wrocławia wychodzącego z pandemii i przedsiębiorców, którzy także zmagają się z jej skutkami. Dziękuję Państwu za ten czas. Za każde dobre słowo, za każdą krytyczną uwagę i za każdy uśmiech, gdy mijaliśmy się w biegu. Wrocław to duży organizm, napędzany każdego dnia dobrą energią setek tysięcy jego mieszkańców, energią każdego z nas. Kochani, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dobiegłem do Was, za mną kolejny półmaraton, ale to także półmetek tej kadencji samorządu. Dokładnie 2,5 roku temu zostałem dzięki Waszym głosom prezydentem Wrocławia. Chciałbym Wam dzisiaj w ten mały jubileusz za wszystko bardzo serdecznie podziękować. Niech żyje Wrocław, kocham wszystkich i do zobaczenia na trasie. Biegnę dalej, bo przed nami jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Trzymajcie się, pa, pa, hej! Nie zatrzymujemy się. Przyspieszamy.